Działania terrorystyczne mają na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Jest to zjawisko bardzo złożone i trudne do kompletnego zdefiniowania. Główną formą walki z terroryzmem są działania ochronne i prewencyjne. Miasto generalnie ma przygotowane plany zarządzania kryzysowego, w których ujęte są różne scenariusze działań. Oczywiście, jeżeli mówimy w kontekście jakichś zagrożeń terrorystycznych, to jest przede wszystkim domena służb państwowych i tutaj miasto oczywiście może wspomagać swoimi działaniami poprzez dysponowanie służb miejskich i poprzez przygotowanie odpowiednich miejsc, czy zastępczych, noclegowych, czy innych, czy pomoc ludności, czy mieszkańcom, którzy ponieśli jakiś uszczerbek na zdrowiu. Na poprawę koordynacji działań wpłynie powstające przy ulicy Strzegomskiej Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym będą pełnić służbę dyspozytorzy wszystkich służb na terenie Wrocławia. Poczynając od Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia, Policji, Straży Miejskiej i dyżurnych Urzędu Miejskiego. To jest miejsce, do którego będą zgłaszane wszystkie, przyjmowane będą zgłoszenia ze wszystkich telefonów alarmowych skróconych i stąd będą dysponowane i koordynowane wszystkie działania na terenie miasta i powiatu ziemskiego. Lotnisko jest jednym z obiektów najbardziej zagrożonych atakami terrorystycznymi. Ochrona przed aktami bezprawnej ingerencji to ważny element systemu bezpieczeństwa portu lotniczego. Obejmuje nie tylko ochronę fizyczną lotniska i obiektów lotniskowych, ale także kontrolę bezpieczeństwa pasażerów, bagażu, pojazdów i osób wjeżdżających czy wchodzących do strefy zastrzeżonej lotniska. Służby ochrony wspomagane są przez cały szereg urządzeń technicznych, takich jak system telewizji dozorowej, jak system kontroli dostępu, systemy przeciwłamaniowe. Na lotnisku stosowane są szczególne środki ostrożności. Każde nietypowe zachowanie, każdy pozostawiony bagaż jest potencjalnym zagrożeniem i wiąże się z interwencją służb lotniska, mimo że jest to zakłócenie funkcjonowania portu oraz przynosi ogromne straty materialne. Najwięcej problemów nadal mamy z bagażem pozostawionym przez pasażerów, z bagażem zapomnianym. Wtedy to jest duży problem dla nas, ponieważ jeśli właściciel się nie znajdzie, wtedy musimy uruchomić całą akcję. Traktujemy taki bagaż jako niebezpieczny, zbiera się sztab kryzysowy. No, rozpoznajemy ten bagaż przy pomocy sił własnych, ponieważ mamy pirotechników i w policji, i w Straży Granicznej. Mamy też urządzenia techniczne do rozpoznania pirotechnicznego. Wykorzystujemy tutaj psy do wykrywania materiałów wybuchowych, przenośne urządzenia do prześwietlania, do zasysania oparów materiałów wybuchowych. Wykorzystujemy również specjalne kombinezony pirotechniczne, wysięgniki. Inną formą działań terrorystycznych są ataki z użyciem broni chemicznej. Do walki z nimi niezbędny jest specjalistyczny strój, ubranie gazoszczelne, które służy do ochrony ratownika przed niebezpiecznymi substancjami. Dysponuje nimi jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 3 przy ulicy Krakowskiej. Pełni to ochronę izolacji, tak jak tu słychać, i dróg oddechowych, mają zabezpieczone drogi oddechowe poprzez aparaty. Przez to też wydmuchiwane powietrze pompuje ubrania, wskutek czego jakby nastąpiło nawet rozerwanie tego ubrania, gazy czy toksyny, które znajdują się na zewnątrz, nie dostają się do środka, bo ciśnienie będące w środku wypycha na zewnątrz te gazy i ratownik jest bezpieczny w miarę możliwości do danej substancji, jaką mamy do czynienia. Jak zapewnia starszy kapitan Sylwester Dąbek, jednostka straży zajmująca się ratownictwem chemicznym przechodzi regularne szkolenia związane z tymi zagrożeniami. Podobne ćwiczenia odbywają się także na terenach wodonośnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego na Mokrym Dworze. Ujęcia wody dla miasta to także potencjalny cel terrorystów. Tereny wodonośne, dla których, czy z których pobierana jest woda, która trafia do wrocławskich kranów, są zabezpieczone w sposób wystarczający na nasze środki, na naszą miarę. Ochrania ten teren wynajęta firma ochroniarska. Są patrole zmotoryzowane, patrole tak zwane rajdowe, które przez całą dobę kontrolują ten bardzo rozległy teren, bo to jest praktycznie 1000 hektarów tych terenów wodonośnych i oni są tutaj przez cały czas. Czy jeżeli dojdzie do zatrucia wody, trafi ona bezpośrednio do naszych kranów?
w procesie technologii, czy w procesie uzdatniania wody, która trafia woda, surowiec, który trafia stąd właśnie, z terenów wodonośnych, trafia na nasz zakład. Ta woda jest badana kilkadziesiąt razy na każdym etapie jej produkcji. Czyli praktycznie jest niemożliwe to, że jakieś substancje, które mogą zagrozić zdrowiu czy życiu wrocławian, przedostaną się do sieci wodociągowej. Na szczęście we Wrocławiu nie mieliśmy do czynienia z poważniejszymi działaniami terrorystycznymi. Jednak prawdziwym sprawdzianem zabezpieczeń naszego miasta przed wszelkimi atakami będzie Euro 2012.